Pora na kolejną walkę gali Polsat Boxing Night. Do narożnika niebieskiego zapraszamy! Seven wins and five losses in his record. Number seven in Polish ranking. Baltic Youth Boxing Champion from Silesia Boxing. Ladies and gentlemen, let us welcome Bartłomiej Grafka. Jego zawodowy bilans w 12 walkach to 7 zwycięstw i 5 porażek. Zawodnik grupy Silesia Boxing Bartłomiej Grafka. Bartłomiej Grafka, 7 zwycięstw, 5 porażek, zaczął od 6 zwycięstw, potem w 6 walkach 1 zwycięstwo, 5 przegranych. No dzisiaj będzie miał okazję do rehabilitacji, chce dać siebie wszystko, chce pokazać. Zrezygnował nawet z pracy, pracuje w warsztacie Hondy jako mechanik, gdy dowiedział się, że jest okazja do takiej walki przed taką publicznością, zrezygnował. Skoncentrował się tylko na przygotowaniach. Do narożnika czerwonego zapraszamy. 20 professional boxing fights in his record. He lost only once with legendary Roy Jones Jr. Several amateur boxing champion of Poland from Babylon Promotion. Paweł Głaz. Weź wdech. Na gardę wierzy z ciosów grach. Pamiętaj, że albo on wykończy cię, gdzie kończy strach. Pięści twarde jak głaz. Zrób ci hałas na Pawła Głaszewskiego. Twardy jak głaz. Dobra, wytej wzrok. Konekcja NON. Konekcja NON. Pięści twarde jak głaz. Pięści twarde jak głaz. Panie i panowie, zawodnik Babylon Promotion, czołowy zawodnik tej kategorii w Polsce, w Europie, w 20 walkach wygrywał 19 razy. Na koncie ma tylko jedną porażkę zanotowaną w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach z Royem Jonesem Juniorem. Oto przed państwem Paweł Głażewski! Paweł Głażewski, 19 zwycięstw, jedna jedyna przegrana z Royem Jonesem Juniorem. Dla mnie to nie była przegrana. Głażewski wygrał tę walkę, jako jeden z kilku bokserów na świecie posadził Roya Jonesa Juniora na deski. Siedział w 6 rundzie po jego lewym sierpowym Roy Jones Junior i podnosił się opierając o liny. Leszek Jankowiak poprowadzi tę walkę w ringu, najbardziej doświadczony i uznany sędzia z boksu zawodowego w Polsce.
proszę się pozdrowić. Wracacie do narożniku. Waga półciężka, limit wagowy 79,4 kg. Obaj, szczególnie Grawka, znacznie poniżej limitu. W białych spodenkach Paweł Głażewski, czarnych Bartłomiej Grawka. Dla Grawki jest to życiowa szansa. Grawka, krótka kariera amatorska, tylko 10 walk, 6 wygranych, 4 przegrane. Głażewski zdecydowanie bardziej doświadczony. Mistrz Polski 3 razy. Mistrz Polski seniorów 2005, 2007, 2008. Ciekawa historia, bo na Mistrzostwach Polski w 2005 w półfinale pokonał 33-32 Mateusza Masternaka, dzisiaj panującego mistrza Europy zawodowców i gościa w studio Polsatu. Na plecach Głażewskiego reklama, a na plecach Grawki, proszę zwrócić uwagę, jak się odwróci, teraz tego nie widać, ale można wyraźnie odczytać napis Only God can judge me. Tylko Bóg może mnie osądzić. O, teraz to widzieliśmy. Znakomicie. Prawy pod łokieć. Widać, że Głażewski, no Głażewski do tej pory był takim bokserem dosyć sztywnym. A tutaj widzimy go bardziej elastycznego, gibkiego. Bardzo pracował nad tym jego trener Piotr Wilczewski, były mistrz Europy. Stop! Box! Spokojne rozpoczęcie. Głażewski zdobył dużą sławę tym świetnym pojedynkiem z Royem Jonesem juniorem 30 czerwca ubiegłego roku w Bydgoszczy. To był niejednogłośny werdykt 95-94, 94-96 i 93-96. Dwóch sędziów wskazało na Roya Jonesa juniora. Ja się z tym nie zgadzałem. Według mnie Głażewski wygrał ten pojedynek. Od tej walki z Royem Jonesem dwa zwycięstwa nad Sechibim na punkty 10 rund i Aleksandrem Saraczenko. Tego trzecia runda. Pan Myszka też z Polsatu cyfrowego i z Polsatu. Andrzej Gołota. Już pięści zabandażowane. Druga runda, proszę Państwa. Białe spodenki Paweł Głażewski, czarne Bartłomiej Grawka. Głażewski, w moim odczuciu, niejak podkreślam jeszcze raz, nie przegrał tej walki z Royem Jonesem. Wtedy, ale na pocieszenie zostało mu to, że dostał galę życia, garze życia. Thank you.
dwa lata temu Błażewski miał propozycję walki o Mistrzostwo Świata WBO w półciężkiej z Nathanem Cleverleym, ale dowiedział się 3 dni przed walką. Miał wtedy 4 kg nadwagi, nie ryzykował. Jak twierdzi teraz, wziąłby taką ofertę, ma bowiem większe doświadczenie. A może taka oferta przyjdzie. Do tej pory nigdy nie walczył za granicą. Czas może powalczyć o jakieś większe trofea. Znakomite są te ciosy w tułów. Jeszcze jeden lewy sierpowy na wątrobę. Ale Grawka nie poddaje się. Późno zaczynał karierę bokserską Grawka, mając 21 lat. Najpierw w Jaworznie, potem trafił do Silesia Boxing, do Jarosława Butowicza, który jest dzisiaj w jego narożniku. No ale i trener Butowicz podkreśla, że trochę brakuje Grawce tych kilkudziesięciu amatorskich walk, tego doświadczenia. Przydałoby się także na zawodowych ringach. A takie doświadczenie ma Błażewski. No i teraz to wykorzystuje Błażewski. 196 amatorskich walk. 166 zwycięstw, 28 przegranych, 2 remisy. Kolejna runda dla Błażewskiego. Ja to jest Bartłomiej Grawka. W jego narożniku Jarosław Butowicz. Bije tych dołów, szuka, wyłapuje haka i oddaje sierpa. Nie wyłapuje i bije lewą ręką. Wyłapuje jego lewą rękę i sam oddaje prawo. Jak najszybciej stąd atakować to trzeba, dobra? Żadne dwa ciosy. Głęboko odbieramy. Boksujesz dalej, nie? I narożnik Błażewskiego, trenował go Krzysztof Kosedowski, trenował go Piotr Pożyczka, teraz Piotr Wilczewski. Trzecia runda, zostajemy w narożniku. Boks! Błażewski trenuje boksy od 11 roku życia, a więc już prawie 20 lat. Z bokserskiej rodziny pochodzi, wcześniej trenowali go bracia, zaprowadzili go na trening. Zresztą starszy brat Mariusz był też, tak jak Paweł, mistrzem Polski w 2002 w wadze lekkiej. No i był w kadrze na Igrzyska Olimpijskie w Sydney, no ale nie zakwalifikował się. Potem wyjechał za granicę. Jest teraz w Belgii, pracował w Norwegii, Włoszech. Z boksem już nie ma nic wspólnego, a Paweł nadal boksuje. Stop! Wyżej głowa. Boks! I cały czas konsekwentnie próbuje szukać swojej szansy Błażewski ciosem lewym sierpowym w tułów, na wątrobę. Jeszcze raz widzimy. O, te ciosy musi odczuć jego rywal. Lewy sierpowy na wątrobę i prawy krzyżowy na dopuszczoną ręką.
O, najbardziej niebezpieczna broń Błażewskiego. Na razie wyraźnie wygrywa. No ale na pewno Grawka tak łatwo skóry nie sprzeda. To jest zawodnik bardzo ambitny. Trener Butowicz podkreślał, jak z nim rozmawiałem, że tą właśnie ogromną pracowitość Grawki. Bardzo cichy, otwarty. Pomaga kolegom. Mało mówi, dużo robi. I gdyby inni mówili, mówił mi Butowicz, mieli cząstki jego pracowitości, byliby mistrzami świata. Ale chyba tutaj za pracowitością nie idzie ten bokserski talent. Za późno w ogóle wziął się za boks Grawka. Mając 21 lata, więc 10 lat później się wziął za boks niż Głażewski. I trudno nadrobić to potem. Pokój, Bartek. To! Bartek nie atakuje. Marian Kmita, szef Polsatu Sport. No, dużo się napracował przy organizacji tej gali. I Przemysław Saleta. Sam widzę sobie tejpuje pięści. Przemek Saleta podkreślał, w przeciwieństwie do Andrzeja Gołoty, że zdecydowanie to jest jego ostatnia walka w karierze. Andrzej jeszcze zostawiał otwartą furtkę. Marzy mu się rewanż z Tomaszem Adamkiem, który, nawiasem mówiąc, teraz jest w Polsce. Kręci reklamę. Czwarta runda z zaplanowanych 10. Paweł Głażewski kontra Bartłomiej Grawka. Lewym prostym zaczyna Głażewski. No dobrze, dobrze jest przygotowany i konsekwentnie cały czas te lewe sierpowe na wątrobę. Tu zwietrzył swoją szansę. Głażewski sparował między innymi z Mateuszem Masternakiem, Kamilem Szeremetą, no ale Grawka też miał niezłych sparring partnerów. Sparował z Łukaszem Janikiem, Łukaszem Wawrzyczkiem, Grzegorzem Proksą. No i dobrze wypadał. Te sparingi teraz się przydają. To jest niewątpliwie najtrudniejsze zadanie w karierze Grawki. Prywatnie mechanika w warsztacie Hondy. No, ale tak jak już wspominałem, miesiąc temu, gdy dowiedział się o walce z Głażewskim, zwolnił się z pracy i poświęcił się treningom. Dobrze się spisuje, ale przegrywa ten pojedynek. Ma talenty nie tylko bokserskie, także malarskie, graficzne. No i ten napis na plecach. Only God can judge me. To jest jego bokserska i życiowa filozofia. Do tyłu. Stop! Stop! Oko będzie teraz krok do tyłu. Boks! I jeszcze jeden lewy sierpowy na wątrobę. Ile tych mocnych lewych sierpowych na wątrobę wytrzyma Grawka i jeszcze będzie atakował? No zobaczymy. Na razie czwarta runda kończy się. Trener Butowicz przewidywał, że jeżeli Grawka nie da sobie zrobić krzywdy w pierwszych czterech rundach walki, to zacznie uzyskiwać coraz większą przewagę. Będzie wykorzystywał to, że jest lżejszy. Jest lżejszy o prawie 2 kg. Waży 77,1 kg. Głażewski 78,9. Boks!
Nie można odmówić wielkiej ambicji Bartłomiejowi Grachce. To jest dla niego dobra runda. Troszeczkę zwolnił Warzewski. I wykorzystał to Grawka. I Jarosław Butowicz w narożniku. No i widzieliśmy kolejny tatuaż na wariację robisz. Ramieniu środek ringu ty masz boksować w środku ringu, nie on. Miłosz Jewcia. Ręką go rozbijać. Na głowę lub. Po angielsku oczywiście. Poczujemy dalej tak jak teraz. Lewa ręka, lewy prawy, z prawy. Spróbujesz oczywiście ten lewy po lewym i prawy prosty między ręce mu włożyć. Dobra, między tą gardę. I pociągniesz ten lewy na dół. Wydłuż troszeczkę akcję. Raz, dwa, trzy i do boku. Boks! Zbliżamy się do półmetka walki. Czy sprawdzą się prognozy trenera Grawki Jarosława Butowicza, że od czwartej rundy Grawka powinien zyskiwać przewagę? Boks! Na razie nie ulega wątpliwości. Po czterech rundach wyraźnie prowadzi Paweł Głażewski. Ale teraz Grawka atakuje. No i Głaz ratuje się klinczem. Ambitny, ambitny jest Grawka. Jego trener miał zastrzeżenia, że czasami za bardzo się podpala, że próbuje jednym ciosem urwać rywalowi głowę. I mówił Jarosław Butowicz, staramy się to zmienić, zamienić tą siłę na dynamikę, szybkość. Powoli przestawiamy go, robi postępy. No widać, że robi postępy. O, po tych początkowych rundach, gdzie Głażewski miał zdecydowaną przewagę, teraz ta walka coraz bardziej się wyrównuje. Także sprawdzają się te prognozy Butowicza, że od czwartej rundy pojedynek może stać się coraz bardziej wyrównany, a potem, tak miał nadzieję Jarosław Butowicz, Grawka zacznie osiągać przewagę. Stop! Wyżej głowa, Bartek, nie rób tego. Boks! Głażewski miał problemy zdrowotne, kontuzja kolana. Dwa miesiące nie trenował, ale już wszystko widzimy, jest w porządku. Wzmocnił nogę na siłowni. Dostał zezwolenie od doktora Roberta Śmigielskiego, który go operował na treningi. Jest wszystko w porządku. Znakomicie lewy sierpowy w wykonaniu Głażewskiego. Najbardziej niebezpieczne są te lewe sierpowe na wątrobę w wykonaniu Głażewskiego. Jeżeli nimi nie złamie Grawki, no to będzie to pojedynek, który się rozstrzygnie na punkty. Była kontuzja Grawki, ubrwiowy rozbity. Dwa lewe, spycham go pod liny, szukam miejsca, robię sobie miejsce do... A jak teraz boksujemy? Wydłużaj akcję niekiedy, wiesz? Jeszcze na lewy. Lewy. Proszę. Będzie teraz szósta. Szósta już? Tak. Głowę weźmy. I wydłużamy akcję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I do boku.
Raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy i do boku. Nie do tyłu, nie na wprost niego, do boku. Słyszeliśmy uwagi byłego mistrza Europy Piotra Wilczewskiego. Poprawił gibkość Łażewskiego. I Jarosław Butowicz, narożniku grachy. Górą Łażewski. Z bokserskiej rodziny. Wspominałem o tym starszym bracie, który był mistrzem Polski w wadze lekkiej. Potem zrezygnował z boksu. Młodszy brat Artur też był mistrzem Polski, ale juniorów. I też zrezygnował, wziął się za pracę. Tylko kilka walk stoczył jako senior. A najbardziej wytrwały z nich jest Paweł. Boksuje i trenuje boks już 19 lat. Na pewno dojdzie do tego 20 roku na ringach, no bo ma ambicje. Chce walczyć o wyższe cele. Ten pojedynek z Royem Jonesem Juniorem sprawił, że stał się bardzo znanym w bokserskim świecie. No to jest to, co mówił trener Butowicz, że przydałoby się grawce trochę więcej doświadczenia z ringów amatorskich, te 40-50 walk. To widać. Łażewski wykorzystuje to doświadczenie, ma bogatszy repertuar ciosów, lepiej zadaje te ciosy. Konsekwentnie atakuje tu. Jest wszechstronniejszy, ma w arsenale po prostu więcej broni niż grawka. I dlatego wyraźnie wygrywa ten pojedynek. Ale grawka zasługuje na wyróżnienie, za ambicje, twardość. Dużo mocnych ciosów Głażewskiego już przyjął. Głażewski nie ma tak nokautującego ciosu. Tylko 25% walk wygrał przed czasem. Ale te jego ciosy się kumulują. I teraz cała seria znakomicie. Te ostatnie uderzenia przejął na gardę, na rękawice grawka. Ale to jest bardzo dobra runda Głażewskiego. Runda dla Pawła Głażewskiego. I jak do tej pory cały pojedynek dla niego. Już na widowni Vergo Arena, proszę państwa, komplet publiczności. I już Krzysztof Zimnoch przygotowuje się. On wystąpi w kolejnej walce. Zmierzy się z Damianem Trzcińskim. A trochę szkoda, że nie będzie tego pojedynku z Arturem Szpilką. Mojego drugiego trenera. Krzysztof Zimnoch. Uśmiechnięty, rozluźniony, pewny siebie. Coraz więcej znanych postaci na widowni. Mignął nam tam Leroy, wielki kibic boksu. Jest już tutaj w Sopocie od piątku. Był także na wadze. Wszechstronniejszy jest Łażewski. Widać, że on przeszedł tą właściwą drogę bokserską. Od podstawówki, szkoła średnia, potem uniwersytet. Natomiast
Grawka nie miał tego podstawowego wykształcenia. Późno zaczął boks, tylko 10 amatorskich walk. Od razu zawodostwo, no i brakuje tej podstawowej wiedzy i to wykorzystuje Błażewski. Teraz cała seria ciosów, broni się za podwójną gardą, prawie się po wydeszek, następne ciosy spadają na Grawkę. Leszek Tankowiak rozdziela ich, dobrze balansuje Grawka, ale coraz wyraźniejsza przewaga Błażewskiego. No po tej furii Błażewskiego teraz odpoczynek. Jestem pełen uznania dla Grawki za ambicje. Umiejętnościami bokserskimi zdecydowanie ustępuje Błażewskiemu. Ale na pewno nie ustępuje mu w jednym elemencie. W ambicji. I znów zdecydowany atak Błażewskiego. Boksuje troszeczkę zrywami. Są serie ciosów, są znakomite akcje i potem jakby trochę odpuszczał. Trzy z rzędu lewe sierpowe, dwa na dół i trzeci na górę. Kolejna runda dla Błażewskiego. Jeszcze dwie. Czy trzy? Dwie, dwie. Jest bardzo dobrze, będzie. Bardzo dobrze. Od czasu do trzeba przyspieszyć, no, i zwolnić. Przyspieszyć i zwolnić. Rwać tempo. Nie takim samym, bo on odpoczywa, jak jest taki sam tempo. Raz, dwa, trzy i uspokoić. Raz, dwa, trzy, cztery, trafiłem, no jeszcze pociągnąć serię, wiesz? Bardzo dobrze. Lewa ręka, lewa ręka nadal go rozbija. Nadal go ta lewa ręka rozbija. Wszystkie lewa, te lewa, ciosy. Lewa. Przyjmował Grawka i szedł do przodu. Wielka ambicja boksera ze Śląska. Lewy dłuż, siądź na pojedynek i pociągnij do góry środek. Bardzo dobrze. Postaraj się jeszcze, żeby się wydłużyć na akcję, dobra? I... No, Błażewski w wysokiej formie. Chyba lepszej niż przed walką z Jonesem. Przede wszystkim dlatego, że już jest w pełni zdrowy po kontuzji lewego kolana. No i widać to, co najbardziej ćwiczyli. Nie trzymaj wapnie. Nie trzymać. Obydwa, nie trzymać. Opatrz, właśnie. Wejdź do niego. Tak jak jest ustawiony. Proszę Państwa, tutaj Mateusz Borek, który siedzi obok mnie, przekazał mi SMS-a, którego dostał od Macieja Zegana. Maciej Zegan zapowiada, że jeżeli padnie propozycja, to wróci na ręki i będzie walczył z Cieślakiem. Albo nawet z Łaszczykiem. I może być duże wydarzenie. Powrót króla Maciusia, który właściwie był mistrzem świata. Sędziowie zabrali mu ten mistrzowski tytuł w walce z Grigorianem. Ale Maciek chce jeszcze wrócić. Jak zobaczył tę walkę Błaszczyk Cieślak, to poczuł zew ringu. Przetrzymać.
i przyspiesza Błażewski. Stop! Box! Widać, że jest zdecydowanie rzeczywiście bardziej elastyczny. Te ciosy są dynamiczne. Jak podkreśla, dużo ćwiczyli z Piotrem Wilczewskim dynamikę ciosów. Miał siłę, brakowało szybkości i dynamiki. Tam były wielkie rezerwy. No i na pewno trochę z tych rezerw zaczerpnął. Stop! Box! Na pewno w tej dyspozycji, już z tym doświadczeniem, teraz by propozycji walki o mistrzostwo świata WBO z Nathanem Cleverlym nie odrzucił. Nawet gdyby przyszła ona nie z trzydniowym wyprzedzeniem, jak było, tylko z dwudniowym czy z jednodniowym. Dobrze jest przygotowany. Ja myślę, że gdyby tak był przygotowany przed walką z Royem Jonesem juniorem, to by wygrał bez żadnych wątpliwości. No ale wtedy miał na przygotowanie tylko 10 dni po 8 miesiącach niewalczenia. Tutaj się przygotował zdecydowanie solidniej i to widać. Jeszcze dwie? Już umiera. Jest zdziwiony troszeczkę Błażewski, że jeszcze dwie rundy zostały. Nie ma już siły, on nie o to chodzi. Coś dwie rundy. Trafił, ale nie zaciskał. Nie ruszamy, nie otwierasz. Rozcięcie powieki. Na szczęście nie takie duże. I Mirosław Butowicz, który tutaj jest i trenerem, i katmenem, chyba da sobie radę. Ty masz mu dawać, ty masz szukać tej szansy. Dobrze, siedź na nim i odpuszczaj. Komplet publiczności już, proszę państwa, w Ergo Arenie. Przedostatnia runda starcia Pawła Błażewskiego z rywalem ze Śląska, Bartłomiejem Grawką. A tutaj sędziowie, jak właściwie we wszystkich pozostałych walkach, nie powinni mieć większych kłopotów ze wskazaniem zwycięzcy. Wyraźna przewaga Błażewskiego. Głos rozkręca się z rundy na rundę. Krzysztof Kosedowski mówił, że on odpala cylindry dopiero w trzecim, czwartym starciu. Tutaj mamy dziewiąte i wciąż na pełnym biegu ataki Błażewskiego. Stop! Tamten A będzie chyba konsultacja lekarska. Ta rozcięta lewa powieka. Na pewno to przeszkadza Grawce. To nie jest łuk brwiowy. Powieka, jeszcze gorzej. Co zdecyduje lekarz? Może walczyć. Box! Stop! Zdecydowana przewaga zawodnika grupy Babylon Promotion, Pawła Błażewskiego. Grawka zepchnięty do defensywy, ale odgryza się. Box! Wyżej, sto! Wyżej głowa, nie atakuj głowy, ok? Box! Teraz
Trzy głowa po prostu. Dosyć jednostajnym tempie toczy się ta walka. Od czasu do czasu obserwujemy zrywy Głażewskiego. Ale brakuje tych dramatycznych spięć. Niezły pojedynek, ale nie ma tutaj błysku, nie ma dramatyzmu. Najbardziej imponująca jest odporność na ciosy i ambicja Grawki. Strasznie poobijany. Dostał wiele ciosów na górę, wiele na dół. Krzywi się on, prawie już na to lewe oko nie widzi. Ale została tylko jedna runda. Leszek Jankowiak uważnie się przypatruje. Mirosław Butowicz opatruje ranę. Cały czas zamyka, nawet nie to rozcięcie, bo coś mu tam przeszkadza. Lewo co żyje, on już lewo co żyje. No ja tak boksuję, nie? On nie widzi. Dalej boksuje. Boksuje, trafić go, to dokończasz go. Nie boksujemy mądry boks. Młody. Świetny był ten lewy, sierpowy. No i najtrafniejszy był komentarz Piotra Wilczewskiego o rywalu Głażewskiego. On już ledwo żyje, ale boksuje. Rzeczywiście boksuje i to boksuje bardzo ambitnie. To trzeba podkreślić, trzeba pochwalić Grawkę. To jest najważniejsza walka w jego karierze. Chce pozostawić po sobie dobre wrażenie i niewątpliwie zostawił. Boksersko ustępuje rywalowi. Jest słabszy, po prostu. No to się zdarza. Nie zawsze można wygrywać. On zaczął zawodową karierę od 6 zwycięstw, no ale teraz rywal jest zdecydowanie lepszy, bardziej doświadczony, wszechstronniejszy, szybszy, bardziej dynamiczny, mocniej bije. No, w każdym porównaniu poza ambicją Głażewski jest lepszy. Ile tych ciosów w tułów już wytrzymał Grawka? Kilkadziesiąt. Imponuje niezwykłą odpornością na ciosy. Jeszcze jeden prawy na dopuszczoną ręką lewą. I następny lewy sierpowy na wątrobę. To są ciosy straszliwe. Ale wszystkie wytrzymał do tej pory Bartłomiej Grawka. A nie sprawdziły się przypowiednie jego trenera. To były takie pobożne życzenia, że jak przetrzyma 4 rundy, to potem zacznie osiągać przewagę. Tutaj we wszystkich rundach była przewaga Głażewskiego. Krok do tyłu. I koniec walki. Paweł Głażewski niewątpliwie wygrał ten pojedynek. No i przed nim na pewno kolejne wyzwania.
Dobrze go przygotował Piotr Wilczewski do tej walki. Brawa również dla Grawki. Ale nie poza był słabszy. Przegrał, ale zaimponował sercem do walki. Bardzo mocno. Szkoda, powiem ci, twardy chłopak. Co on kurwa przyjął, to ja nie wiem. Kwarzewski chyba ma identyczny tutaj tatuaż. Only God can judge me. Tylko Bóg mnie może osądzić na plecach Grawki. I taki sam tatuaż na brzuchu Błażewskiego. No ale teraz głos należy do sędziów. Oni osądzą, kto był tutaj lepszy. Mają zadanie proste. Sportu w Telewizji Polskiej. Lepszy był na pewno Błażewski. Tutaj nawet gdyby sędziowała jakaś gwiazda estrady, to chyba nie miałaby wątpliwości. Sędzia Kardyni 100 do 90. Sędzia Moszumański 100 do 90 i sędzia Kozłowski 100 do 90. For the winner, Paweł Głaszewski. A więc wszystkie rundy w stosunku 10 do 9, a w sumie 100 do 90 wygrał Błażewski, ale bijemy również brawa dla jego rywala za ambicje, hard ducha, wytrzymałość na ciosy. Był słabszy, ale wykorzystał szansę. Marian Kmita, szef Polsatu Sport, przekazuje pamiątkowy puchar dla Pawła Błażewskiego.